aby świętować jubileusz 120-lecia konsekracji naszego Kościoła. Można usiąść, będzie chwilkę historii. Pragniemy prosić Cię serdecznie o przewodniczenie mszy świętej i skierowanie do nas Słowa Bożego, także konsekrację nowego ołtarza, w którym zostaną umieszczone relikwie błogosławionego Jakuba Strzemię oraz poświęcenie gruntownych prac remontowych wykonanych w naszej świątyni z okazji przeżywanego jubileuszu. W ostatnim czasie wykonano izolację fundamentu wokół kościoła, zamieniono drewnianą podłogę na betonową, wylewkę pokrytą płytkami ceramicznymi, wykonano troje nowych dębowych drzwi, jedne z tworzywa sztucznego, nową instalację elektryczną i wentylacyjną, ogrzewanie. W tym miejscu dziękuję szczególnie tarnowskiemu wolontariatowi misyjnemu, który wykonał instalację pod ogrzewanie, a którego czterej przedstawiciele są dzisiaj z nami tutaj obecni. Wykonano nowe oświetlenie. W tym miejscu wyrażamy wdzięczność ojcu Joru Mykuszu z Ciłowy Parafialną Jospinotu w Katolickiej Cerkwy w Domażyri za pożertowany świetlnik, jak i znachodycja u Ołownej Nawi, naszego kostela. Otrzymaliśmy także nową lampkę wieczną, zakupiono nowe księgi liturgiczne, wstawiono nowe okna, w których wykonano witraże przedstawiające świętego Jana Pawła II, błogosławionego Jakuba Strzemię, świętego Józefa Biczewskiego, świętego Jana z Dukli, świętego Zygmunta Gorazdowskiego, świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, świętego Józefa Sebastiana Pelczara, błogosławioną Martę Wiecką, błogosławioną Marcelinę Darowską oraz błogosławioną Karolinę Kuska. Z tych wszystkich najmniej znana tutaj zgromadzonym jest chyba błogosławiona Karolina Kuska i święty Józef Sebastian Pelczar. Dlatego w kilku słowach przybliżę ich życiorysy. Święty Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie koło Krosna. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu, a 17 lipca 1864 roku przyjął święcenie kapłańskie, po których został skierowany jako wikariusz na parafii w Samborze. Po studiach odbytych w Rzymie był wykładowcą teologii pastoralnej i prawa kościelnego w seminarium, a w latach 1877-99 profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trosce o najbardziej potrzebujących oraz rozszerzenie Królestwa Serca Bożego w świecie założył w 1894 roku Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, które od lat także posługują w archidiecezji lwowskiej. Był gorącym czcicielem Najświętszego Sakramentu Serca Jezusowego i Matki Bożej, czemu dał wyraz bogatej pracy pisarskiej i kaznodziejskiej. 17 września 1895 roku wygłosił płomienne kazanie podczas uroczystości pogrzebowych świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który również znajduje się w naszych witrażach. W 1899 roku został biskupem pomocniczym, a rok później ordynariuszem diecezji przemyskiej. Jako gorliwy arcypasterz dbał o świętość diecezji. Był mężem modlitwy, z której czerpał natchnienie i moc do pracy apostolskiej. Ubodzy i chorzy byli zawsze przedmiotem jego szczególnej troski. W 1901 roku był biskupem współkonsekratorem świętego Józefa Bilczewskiego w lwowskiej katedrze. Po pracowitym życiu zmarł w opinii świętości 28 marca 1924 roku w Przemyślu. Papież Jan Paweł II w dniu 2 czerwca 1991 roku w Rzeszowie wyniósł go do chwały błogosławionych, a 18 maja 2003 roku w Rzymie zaliczył go w poczet świętych. Błogosławiona Karolina Kuska przyszła na świat 2 sierpnia 1898 roku. Była ona czwartym spośród 11 dzieci Jana oraz Marii. Zamieszkiwała wieś Wałrudań i opodal Tarnowa. Była dobrym, posłusznym, pracowitym dzieckiem, a także przykładem prawdziwej religijności i zaangażowania już od najmłodszych lat. Starała się pogłębiać wiarę, a poznane zasady wprowadzała w życie. Nie tylko analizowała Pismo Święte i księgi opisujące żywoty świętych, ale starała się brać z nich przykład. Była aktywną parafianką, należała do wspólnoty Żywego Różańca, Bractwa Wstrzemięźliwości, Apostolstwa Modlitwy. Równie aktywnie wspierała wuja prowadzącego we własnym domu bibliotekę. Zginęła dnia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej, w wieku zaledwie 16 lat.
została uprowadzona przez rosyjskiego żołnierza, który bestialsko ją zamordował, gdy broniła swojego dziewictwa. Jej zmasakrowane ciało znaleziono dopiero po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 roku w pobliskim lesie. Pogrzeb Karoliny zgromadził ponad 3000 ludzi i był wielką manifestacją patriotyczno-religijną ludności, która była przekonana, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. W ten sposób od razu rozpoczął się kult Karoliny. Od początku była uważana za męczennicę, która umarła walcząc o zachowanie swojej czystości. Jednak nie tylko to sprawiło, że Karolina była postrzegana jako święta. Całe jej życie było świadectwem oddania Bogu i głębokiej wiary. Błogosławioną została ogłoszona 10 czerwca 1987 roku. Dokonał tego papież Jan Paweł II. Jest patronką m.in. ruchu czystych serc, a także osób molestowanych. Jakże potrzeba nam takiej orędowniczki u Boga w obecnym czasie, gdy wojska rosyjskie znowu bestialsko krzywdzą tyle kobiet i dzieci. Za chwilę rozpocznie się uroczysta msza święta. Proszę o wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych, a chór o rozpoczęcie śpiewu.